świętego Jana Sarkarda. Relikwie będą ustawione, jak patrzymy na ołtarz, po jego lewej stronie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa powitania skieruje do nas ksiądz kustosz, ksiądz Witold Grząba. Bardzo serdecznie was wszystkich witam, wszystkich pielgrzymów, których prowadzili biskupi naszego kościoła, księdza biskupa Romana, księdza biskupa Piotra. Powitać w tym pięknym miejscu, z tą piękną scenerią Beskidów. Pan Bóg obdarzył nas piękną pogodą, pięknym czasem. Chciałbym powitać kapłanów, w szczególny sposób księży neopresbiterów, którzy weszli w poczet duchowieństwa diecezji bielsko-żywieckiej. Powitać alumnów bielskiego seminarium duchownego, siostry zakonne. Chciałbym w szczególny sposób powitać szafarzy, tych, którzy niosą Eucharystię potrzebującym, ale również wspomagają kapłanów podczas Eucharystii, podczas mszy świętej, rozdzielając Komunię Świętą, a szczególnie tych, którzy dzisiaj zostaną pobłogosławieni w tej posłudze przez księdza biskupa. Pragnę powitać pana ministra Stanisława Szweda, pana burmistrza z małżonką, wszystkich przedstawicieli tu obecnych władz miasta. Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów. My wszyscy tutaj jesteśmy pielgrzymami. Przychodzimy kolejny raz na to wzgórze, na kaplicówce, aby wzmocnić naszą wiarę, aby słuchać Słowa Bożego. Przychodzimy tutaj, aby nas święty Jan Sarkander czegoś nauczył. Śpiewaliśmy przed chwilą w pieśni, że w tym beznadziejnym czasie, kiedy Jan Sarkander żył, on wzbudził w sercach nadzieję. Szukajmy tej nadziei w tym miejscu, szukajmy tej nadziei w Słowie Bożym, a przede wszystkim tą nadzieję zanieśmy do naszych domów. Niechaj Słowo Twe boskie nas umacnia, jak kiedyś Piotr i ja. Celebrujmy Panie
zmieniające. Oświeć rozum i rozjaśnij moją myśl. Swoim światłem sumienie moje kształtuj, by wśród braci i sióstr świadectwo niósł. Oto teraz proszę Cię. Yeah.